Panie Grzegorzu, gra pan czy nie? Jeszcze jedną osobę zamykamy. Pan Jarosław chyba jest członkiem klubu, nie wiem. No właśnie, panie Piotrze, w szachoboksie specjalizuje się wspólnik kolegi Ismonta, tego co tam w Policach. A, pan Medoj, tak, od niedawna. Dobrze, panie Medoj, że pan jest. Jeszcze raz zachęcam. Jutro turniej gramy. No, panie Piotrze, za dzień dobry, do symultany zapraszam, szybciutko. Przypominam, jutro turniej normalnie. Przed turniejem będę pokazywał typową... Krótki, panie Piotrze, no. Szybko mnie ogracie. Jedno miejsce mam jeszcze. A pan Grzegorz wskoczył, czy nie? Dziś mam... Ojej, przepraszam bardzo, ale... pobudliwość nerwowa mam taką. Czy zaczy? A, 55% statystycznie. Lecimy. No dziękuję, pani Marku. Ten chleb to całe wszystkie moje posiłki dzisiaj. Lecimy. No dobra, będę miał czas pokomentować. Omówimy krótko potem tę partię. A panu Piotrkowi zagram tak. No może tak. Zobaczymy. A jak pan, panie Piotrze, czuje gambit królewski? Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Oj, panie Teoks, dziwnie pan gra. Rozwijam. Najpierw zbić, panie Piotrze, potem D6. Tu mu nie daje zbudować centrum. Oj, 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 goniec C4. Ajajaj, tu. Ładnie tak, panie Piotrze, zabierać mi pioneczka. Proszuję. Ktoś dał łapkę w dół. Panie Piotrze, można dawać łapki w dół, w górę, co kto chce. Obrona Gruenfelda, pięknie. No to tu. Już nie ma ruchu D5. Roszuję. I to muszę to centrum rozwalać. Chyba przez C4. Bo D4 to słabowate. A może od D4 zacząć? No będziemy rozwalać. Bijemy. O, będzie Gruenfeld. Nie łączymy tych ruchów, panie Piotrze. Taki skandal, co pan zrobił. Tu muszę zbić, bo potem będę miał problem z odbiciem i zraszować. Oj, oj, oj. A mata legala tu nie ma. O! Co to ja tu? 3 łapki w górę. Tu miałem grać goniec G5. A tu chcę zagrać C4. Gram katalońską odwróconego Gruenfelda z tempem więcej. Tu muszę zreszować. Panie Piotrze, będzie pan mnie matował. O, wszyscy myślą. Tu otwarta linia C, będę zajmował linię C. Oj, 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 to niedobry ruch. To ruch niedobry. Przechodzę do obrony Tarasza, do ataku Szlechtera Rubinsteina. Biję. No, wieża C1 póki co. Uciekam. Ajajajajajajaj. A! Raz się żyje. No to ja też. A3. Konisiem, panie Szymonie. Oj, 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 to niedobre konisiem. To niedobre, panie Szymonie. No tu trzeba. A, goniec D7 ze złej strony. Nie widziałem tego ruchu. E6. Goniec stoi ze złej strony. To ja se na niego naskoczę. O. O. Biję. Skoczek C6 to niedobre. Tu trzeba C5 grać. Ojoj, oj, oj, oj. No to tak. A tu się wymądrzyłem. Teraz trzeba zagrać inteligentnie. Inteligentnie. A spróbujmy zderaszować króla. Dzień dobry, panie Mariutunio. Pogoda dzisiaj gorąca. Roszada. Spóźnił się pan, panie Mariutunio, bo by pan se zagrał. No B5 to niedobre. Przecież tu pół kompletu wisi. A to co? Skoczek... Gdzie? Tu? Na moją wieżę? Nieładnie. Aha. Czaszek. Tyle. Tego się nie spodziewałem. Tego ruchu się nie spodziewałem. Bije goniec. A wyprowadźmy figur. Tu się cofamy, to łatwy ruch. Tu koniś poszedł. Oj, 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 oj. Tu. Na tego. Na konisia i na gońca podwójne uderzenie. Roszada. Zupełnie poprawnie. No i tu się wymądrzyłem. Trzeba rozwijać figury. Gdzie? Na G5 konia nie można. Może tu. I teraz... Ajajajajaj, gdzie ja tam chciałem wskoczyć? I to. Tego piona nie dam. Tu. Cały czas czekam na ruch pionka E, żeby zbić hetmana. E5? Nic. Wchodzę. Między wrony. Szach niedobry. Zderoszuje króla. Ojojojoj, to tam wisi pół kompletu. Tam wisi pół kompletu. Wyganiam drania. No może... Dobra, wierzę tu. Podstawiłem piona? Ajajajajajajajajaj. Nie, ale czarnopolowego gońca to ja zabiorę. Aj, ładnie to tak. Tego muszę bić. luźniej będzie. Ojojojoj, takiego ważnego piona podstawiłem. No to lecimy. Hop. No nie. Ojojojoj. O, i tu. I tu. Oj. I na linię. No to tu. Oj, witam pana Przemysława. No nie było pana, panie Przemysławie, nie było. Odbijam, to łatwe. A tu zrobię szach szech. Hetman nie może stawać na jednej przekątnej z konisiem, tego bije. O, coś. Nie wszystko przegram. Mhm. Tego bije. A tego to nie widziałem. Ajajaj. I do ataku. Szaszek. A no właśnie. Ajajajajajajaj. Mhm. Konisia wygonimy. Szaszek. Hetmana zdejmiemy, chociaż tu co... Oj, 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 jak ładnie. Wytniemy króla. Ja tu nie pamiętam. Skoczek coś podstawiłem? Nie. Skoczek na D5. A, hetmana wziąłem. No to otwieramy pozycyjkę. Gońca. Tam z panem Piotrem. Ajajajajaj. Tu i tu. No trudno. Tego piona D6 obronimy. Tam szachniemy. Konisia rzucimy. Na dwóch. Na trzech napadniemy. Nie, tu. A może tu rzeczywiście, najpierw tu. Oj, hetman mi się zaplątał. Ładnie to tak. No zaraz się poddam. Tu zachowam parę gońców. One lepsze od wieży. No, panie Piotrze, to panu zazdroszczę, bo ja to dzisiaj kawy nawet nie piję. Ale panu dobrze. Ajajajajajajaj, no dobra. A! A! Szaszek. O, goniec F6, to jeszcze żyje. Goniec F6, to jeszcze żyje, jeszcze mi hetman nie ginie. Nieelegancko pan grał. Tak dobrego człowieka krzywdzić. Oj, 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 oj. Aj, zbije. Blokujemy. Nabicia w przelocie nie gramy. Szachniemy. Oj, oj, oj. O, szczęśliwie się bronię. Resztką sił. I grozi mi chamski goniec D8. Chamski goniec D8 mi grozi. Odbijam. Oj. Tu już następny ruch. Odbijam. Mata nie widzę. Hetmana zabieram. Ich koniem nie widzę, jak wyjść. To bronione, to bronione, to bronione, no to gońcem. A może pionem nie będzie matów. O! Oj, to mam małą szansę. Wiedziałem. No nic, tego zrzucimy. Tu miałem bić. Ojoj, oj. Ale tu mam szaszka. Tu miałem... Trudno. No i konia chyba trzeba zbić. I może nie przegram. Jakbym go zaatakował... Ajajajajajajajajaj. Panie Mariutunie, oczywiście, że słyszałem. To pan... To nie nowina. Tylko gdzie tu wieżą zagrać, nie wiem. No muszę tego piona bić. Nie wygram tego. Remi biorę. Biorę remi. Ajajaj, nie mogę brać remi. Oj, nie widziałem, bo będzie związanie i się rozpłaczę. Gdzie tym koni się ma dojść? Tu? Czy tu? Tu! I tu! I tu! O! Ajajajajaj, naprzód! Dzień dobry, panie Macieju. O, jak mi się udało. Co to było? Panie Macieju, gdzie miałem widzieć? Wczoraj pracowałem. Powiem panu Macieju, że jak arcymistrz Klemens Szyczow grał z arcymistrzem w tytułowym wtorku, to ten ustawił pozycję Filidora z wieżą na szóstej linii i za chwilę, w następnym ruchu ten arcymistrz przegrał. Zrobił... Tutaj mam lepszą pozycję, chociaż Kasparow stawia gońca i na D7. Tu goniec G5 chciałem wtrącić. Ciekawe, co by mój zacny przeciwnik grał. Chciałem wkończyć. I teraz zagrać B4 albo B4. O. A tu zaraz się skiepściłem. Bardzo ładne uderzenie. Zostałem bez piona. Pozycja jest przegrana. Wieża C8, prawidłowo. To trzeba konia podciągnąć. Albo wieża C4. Można grać wieża C4, mi się wydaje. Jeżeli niczego nie podstawię, to jest to najlepszy ruch. Podstawia wieżę. A to nie można było. A nie ta wieża przyszła. Jak tą wieżą zagramy, to teraz na skoczek B3. Wieża C4. I jak zbije, to idzie pion C. Także tu mój zacny przeciwnik miał szansę. Tu bronię się na remi. Bronię się na remi. Tu bardzo ładnie mi hetmana chciał złapać. Rozbijam piony, oddaję silnego gońca i chcę tego piona wziąć. Tu nie widziałem. Nie mam ruchu skoczek F5. Więc poszedłem tam. Jeszcze się ratuję. Na C5 nie wiadomo, czy tu teraz na wieża D8 zagrałbym skoczek C6 i nie powinienem tego przegrać już. I tu czas się skończy. No to się zdarza. Wygrałem na czas, ale... A, pozycja była remisowa. No remisowa, no... Z uwagi na to, jak się piony wymienia na tym szydle, to będzie remis. A jak goniec lepszy od konisia. Nie, nie, panie Macieju. Nie ma czegoś takiego jak Moses Slip. Jak mawiał Alohin, to, że ktoś w niedoczasie coś zrobił, tak by się tłumaczył, że po pijaku zrobił. Ja zachęcam tu pana... Ojej. Pana TXJ, żeby jednak grać jakiś debiut, no bo tak się ciężko gra. O. Jak robimy murek, no to nie rozbijamy murka. A teraz to już jest kwestia, no nie ma co. No, a tu jeszcze hetman. Tu już tylko kwestia, tak jak mówię, no trzeba budować normalny jakiś debiut. O, pan T-Rex. To mimo wszystko zachęcam, skoczek C6 nie jest złym ruchem, ale trzeba uderzyć C5, prędzej czy później uderzyć C5, no bo skoczek C6 trudniej jest przygotować C5. Tutaj naskok nic nie daje, mam jednego piona w centrum więcej, tu jest bardzo, bardzo ciężka pozycja, a tu się sypie. Tu się sypie figur. Źle zagrałem, co powinienem zagrać. Goniec C4. No za szybko zagrałem. Tu już dalej było łatwo. Z figurą więcej to ja zupełnie poprawnie gram. Pan Szymon. Goniec D6 zły ruch. Zbić na C4 można. Na D4 gorzej. Albo goniec E7. Goniec stoi źle na D6. Tu znowu lepiej odbić pionem. Pójść do wyizolowanego pionka. Tu już jest bardzo ciężka pozycja. Ale nie miałem czasu, żeby pomyśleć. I w tym momencie, kiedy gram F4, to już jest bardzo, bardzo ciężka. Oddanie gońca nie pomaga. I tu... No bicie na C3 to już koniec. Tu była bardzo ładna kombinacja, której nie zrobiłem. Tu chcę zwrócić uwagę, że grałem na zablokowanie piona B czarnego i odblokowanie piona D. I tu po zbiciu grałbym tak. Jeszcze jakaś partia jest? Jest jeszcze. A pan Piotr to tak po milusińsku. Gambit. Panie Piotrze, to te same ruchy, tylko najpierw zbić i teraz D6. Panie Macieju, no, może Pana zaskakiwać. Natomiast no, niepotrzebnie Pana zaskakuje, bo Pan myśli, że arcymistrzowie liczą jak komputery. To by Pan się zdziwił, oni tłuką na minutę mnóstwo partii i grają tak. No grają na minutę mnóstwo partii. A jak ktoś gra na minutę mnóstwo partii, to mu tak wychodzi. Czy ktoś ma jakieś pytanie? Czy ktoś ma jakieś pytanie? Symultankę zagrałem, omówiłem. Przypominam, jutro transmisja około 18:30 się zaczyna. Będzie uczenie o typowej pozycji gry środkowej z izolowaną parą pionków C3 i D4. Potem turniej. Potem zagram z widzami mała symultanka. Dziś o 21:00 szkolenie z warsztatowe z oceny pozycji i budowy planów gry. Tak, Panie Piotrze, gambity lepiej przyjmować. Pan sobie zobaczy, przecież ja o gambicie królewskim nakręciłem kilkanaście filmów, Panie Piotrze. Kilkanaście filmów. Panie Macieju, no co ja na to poradzę? No, tylko nie wiem, do czego Pan tu pisze, że gońcówka się... A co się Panu nie podoba, Panie Macieju? Zdziwiłby się Pan Macieju, Panie Macieju, jak arcymistrzowie są słabo wyszkoleni technicznie. Podałem wczoraj przykład polskiego arcymistrza, kilkukrotnego mistrza Polski, który nie wiedział, że trzeba iść królem od tyłu. Panie Macieju, no to było kilkanaście lat temu i nieważne kto to jest, bo imię ich legiony, natomiast jak mówię, konsultowałem z panem doktorem Filipowiczem przyczynę, nie końcówkę, tylko przyczynę i byliśmy zgodni, że to nie uczono go tego, no nie uczono, dzieci się nie uczy końcówek, bo uczenie końcówek jest trudne. Żeby uczyć końcówek, to trzeba coś o końcówkach wiedzieć, a uczenie na pamięć debiutów to jest proste. To co? Jeszcze jedno jakieś pytanie i byśmy skończyli, bo mam trochę roboty dzisiaj. No to do zobaczenia. Kto dziś, to dziś, a kto jutro.